którzy nigdy nie odchodzą, pozostają w naszej pamięci i w naszym sercu. Żegnając naszego kolegę, samorządowca, żonie Annie, córce Joannie, rodzinie zmarłego Bogdana Tomkowicza i wszystkim, który był bliski, w imieniu władz miasta Wejherowa składam najserdeczniejsze wyrazy współczucia. Dostojni księża, pobożnościowym rodzinom, szanowni państwo, zabrali dzisiaj, aby pożegnać świętej pamięci Bogdana Tomkowicza. Dziś domyka się ostatecznie księga życia świętej pamięci Bogdana Tomkowicza, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego, wieloletniego i oddanego samorządowca, wspaniałego pedagoga, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży i społecznika. Każde pożegnanie, a szczególnie konstantnie, skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które łączyły nas ze świętej pamięci Bogdana Tomkowicza. W 1969 roku świętej pamięci Bogdan Tomkowicz rozpoczął pracę w Zespole Sztuk Elektrycznych w Wejherowie, gdzie zaczął zdobywać doświadczenie pedagogiczne. Początkowo pracował jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Od 1974 roku uczył przedmiotów zawodowych. Następnie przez 12 lat był kierownikiem szkolnego laboratorium. W latach 1991-2003 pełnił funkcję dyrektora szkoły. Podejmował szereg inicjatyw służących rozwojowi szkoły, stwarzał warunki sprzyjające doskonaleniu zawodowemu uczniów oraz nauczycieli. Dzięki jego staraniom tworzono m.in. nowy kierunek kształcenia, technik, elektronik, systemy komputerowe oraz uruchomiono nowoczesną pracownię komputerów i mikroprocesorów. Świętej pamięci Bogdan Tomkowicz nawiązywał także kontakty ze szkołami zagranicznymi, o podobnym jak Zespół Sztuk Elektrycznych w Wejherowie profilu. Od 1990 roku uczestniczył w budowaniu samorządu terytorialnego przez 15 lat, to jest od 1999 roku. Do 2014 pełnił funkcję zastępcy prezydenta miasta Wejherowa odpowiedzialnego za sprawy społeczne i oświatowe w mieście, a następnie przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa. W latach 2018-2023 był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wejherowskiego 6 kadencji oraz członkiem Komisji Edukacji. Świętej pamięci Bogdan Tomkowicz dał się poznać także jako społecznik i m.in. członkiem Zrzeszenia Kaszubska Pomorskiego i Bractwa Kurkowego. Za swoją wieloletnią i szeroką działalność samorządową, oświatową i społeczną oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej był wielokrotnie nagradzany. Wyróżniony został dwukrotnie Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Statuetką Jakuba Wejhera. Nasza dzisiejsza obecność jest najlepszym świadectwem naszej wdzięczności i podziękowania dla świętej pamięci Bogdana Tomkowicza za jego dobroć, pomoc drugiemu człowiekowi oraz za jego pracę na rzecz wielu pokoleń młodzieży i społeczności naszych małych ojczyzn. Drogi Bogdanie, żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją, że dobry i miłosierny Bóg, u którego dobre czyny człowieka idą za nim poza granicę życia, przyjmie Cię do wiecznego królestwa, obdarzając wielką istotną drogą. Spoczywaj w pokoju. W imieniu własnym, w imieniu starosty wejherowskiego, zarządu powiatu wejherowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego i wszystkich radnych powiatu, a także w imieniu wszystkich samorządowców naszego powiatu, żonie, rodzinie zmarłego, bliskim, składam serdeczne wyrazy współczucia i najszczersze słowa otuchy. Żegnaj, Bogdanie. Żegnaj, aż przyjaciół. Śmierć przychodzi cicho, niezapowiedziana, nieproszona.
ma stanąć w tym miejscu i wypowiadać te słowa, gdyż osobiście nie spotkałem pana Bogdana. Nigdy nie będzie rozmawiał ze sobą, a mimo to mam wrażenie,